Janusz Michaelis, menedżer zespołu Pilskiego. Wszyscy bardzo skoncentrowani. Fatalny tor, każdy był ciekawy, jak będą rozwijały się sytuacje na torze. No i Rafał Dobrucki, jeden z faworytów. On twierdził, że w tej szesnastce blisko 10 żużlowców ma pełne prawo zdobyć tytuł indywidualnego mistrza świata. Wiadomo, że jednym z faworytów będzie Duńczyk Jesper Jensen, który rok temu w Olching zajął 3. lokatę, zdobywając 11 punktów. Ale w tym doborowym towarzystwie na pewno będzie liczył się Scott Nichols, z którym Rafałowie Kowalski i Dobrucki wystartować mają w pierwszym wyścigu. Nichols w Olching rok temu był 4. z dorobkiem 10 punktów. Zawodnicy przyjechali również do Mszeno ze swoimi sympatiami. Miało to oczywiście pomagać w koncentracji. Czesi oczywiście liczyli na dobry start swojej doborowej dwójki, Michał Makowski i Marii. Oczywiście sporo kibiców z Polski na stadionie. Było ich w momencie rozpoczynania zawodów około 2500. Jerzy Budzeń, pracujący pieczołowicie przy motocyklu Rafała Kowalskiego. To Grzegorz Walasek z ZKŻ Polmoc Zielona Góra. Wielu kibiców Zielonej Góry twierdziło, że stać Grzegorza nawet na medal. A to jeszcze widok, obraz toru sprzed około godziny 14. Przypomnijmy, że rok temu w Olching Piotr Protasiewicz zdobył złoty medal przed Ryanem Sullivanem oraz Jensenem. Jak będzie teraz? Rafał Dobrucki, przed chwilą znów Grzegorz Walasek. Wszyscy pieczołowicie przygotowują się do tego startu. Brak treningu w piątek to oczywiście bardzo ważna sprawa. No i Bartłomiej Bardecki, rezerwowy tego turnieju. Te zawody do kalendarza FIM-u weszły po raz pierwszy w 1977 roku, rozgrywane początkowo jako indywidualne mistrzostwa Europy. Mimo że od drugiej edycji tych rozgrywek, czyli od turnieju, który odbył się w Lonigo, uczestniczyli w nich zawodnicy spoza Starego Kontynentu, dopiero od 1988 roku zamieniono nazwę i status tych zawodów na indywidualne mistrzostwa świata juniorów. W mistrzostwach tej kategorii wiekowej startowali z mniejszymi lub większymi sukcesami wszyscy wielcy światowego żużla, a Per Jonsson oraz Gary Havelock po zdobyciu tytułu mistrza świata juniorów stawali później na najwyższym stopniu podium w finałach indywidualnych mistrzostw świata seniorów. Aby wystąpić w Mszeno w finale, żużlowcy najpierw przechodzili rundy kwalifikacyjne. Odbyły się one w chorwackiej miejscowości Prelog, w Elgane w Norwegii, dalej w Ludwigslust w Niemczech, w Pardubicach oraz w Daugavpils. A potem półfinały w Gnieźnie i Pfaffenhoffen i wreszcie finał, na który wszyscy czekali. To podium. Zobaczmy, kto na nim stanie, czy będzie zawodnik Polski. Długość toru 354 metry w Mszeno. Rekordzista toru Antonin Kasper 64 sekundy. Zawody cieszyły się sporą popularnością wśród płci pięknej. Długość łuku na prostej 10, szerokość toru na prostej 10 metrów, na łukach 14,5 metra. O te właśnie puchary i o sławę będą walczyli młodzi żużlowcy. Obecny był prezydent FIM-u Günter Sorber, sędzią głównym zawodów Austriak Walter Zeidl. I właśnie moment rozpoczęcia zawodów. Finał indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Mszeno. 16 najlepszych młodych żużlowców stoczy na tym torze walkę. Tor doprowadzony został do stanu używalności i po prezentacji będziemy świadkami na pewno wielu, wielu emocji.
Rafał Dobrucki. Między innymi. Tak jak mówiłem, Czesi liczą na Makowskiego i Routa. Polscy kibice liczyli tutaj na Rafała Kowalskiego, Rafała Dobruckiego, Pawła Staszka, Pawła Łęckiego, Tomasza Cieślewicza i Grzegorza Walaska. Kibice pozdrawiają żużlowców, którzy wykonują rundę dookoła stadionu i za chwilę ustawią się w rzędzie, aby oficjalnie przywitać się z kibicami. Przypominamy listę startową. Z numerem pierwszym Jesper Jensen, jeden z faworytów. Z dwójką faworyt gospodarzy Michał Makowski. Z numerem trzecim Niki Pedersen, groźny Duńczyk. Z czwórką pierwszy z naszych reprezentantów Paweł Łęcki, Iskra Ostrów. Z numerem piątym kolejny Duńczyk Charlie Giede. Z szóstką zawodnik GKM-u Grudziądz Paweł Staszek. Z numerem siódmym jedyny zawodnik niemiecki Stefan Bachuber. Z ósemką Andreas Jonsson, Szwed. Z numerem dziewiątym Rosjanin Roman Poważny, uważany podobnie jak Rafał Dobrucki za czarnego konia tej imprezy. Z dziesiątką Tomasz Cieślewicz, dla niego przyjechało sporo kibiców startu Gniezno. Z jedenastką Emil Lindquist, Szwed. Z numerem dwunastym Marian Iroud, zawodnik Czech, drugi, bardzo również tutaj poważany w Mseno. Z trzynastką Dobrucki, z czternastką Walasek, z numerem piętnastym Nichols, jedyny Anglik w tym doborowym towarzystwie i listę startową zamyka Rafał Kowalski. Natomiast rezerwa to Andersen Duńczyk oraz Bartłomiej Bardecki, zawodnik z Wrocławia. Wszyscy ogromnie skoncentrowani, i mechanicy, i opiekunowie, i oczywiście kibice. Oto ci, którzy stoczą walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów, walkę o srebrny medal i medal brązowy. Walkę o zaszczyty. Hymn Czech. I oczywiście ogromna gratka dla fotoreporterów. Ten malutki blondynek stojący koło Rafała Dobruckiego to był Marian Iroud. Co myślał w tym momencie Rafał Dobrucki i pozostała piętnastka tych zawodników? Grzegorz Walasek. A to jest Scott Nichols. Pfaffenhoffen wygrał półfinał. No i Rafał Kowalski. Pfaffenhoffen na wysokiej czwartej pozycji. W ogóle sezon 97 rozwija się znakomicie dla tego ambitnego żużlowca. Christian Andersen, Duńczyk, rezerwowy pierwszy. No i Bartłomiej Bardecki. Atlas Wrocław, drugi rezerwowy. Oczywiście Bartłomiej Bartecki bardzo, bardzo chciał wystartować w finale, ale niestety troszeczkę zabrakło. Był Pfaffenhoffen dopiero dziewiąty. A to oficjele tej... Oczywiście na czele z Winterem Sorberem, prezydentem FIM-u. No i ci, którzy przyjechali z Polski, z Niemiec, ze Skandynawii na ten turniej. Mnóstwo biało-czerwonych flag. Wszyscy kibicowali naszym reprezentantom. Nie było tutaj podziału na kibiców z Piły, z Gniezna, Zielonej Góry czy innych zakątków żużlowych naszego kraju. No i oczywiście przekrzykiwali się kibice z Piły. Rafał Dobrucki, Rafał Kowalski, z Zielonej Góry Grzegorz Walasek, z Ostrowa Paweł Łęcki, z Grudziądza Paweł Staszek, a również byli kibice z Wrocławia, którzy przyjechali, aby kibicować zawodnikom polskim. Zawodnicy schodzą już po prezentacji i za chwilę pierwszy wyścig, za chwilę rozpoczną się wielkie, wielkie żużlowe emocje. I pierwszy wyścig, Jesper Jensen, tor pierwszy, tor drugi Michał Makowski, tor trzeci Pedersen i tor czwarty Łęcki. Ten czwarty tor, jak Państwo słyszeli, w opinii Janusza Michalisa ma być najgorszy. Zobaczymy, jak wystartuje Paweł Łęcki. I proszę Państwa, upadek Pawła Łęckiego, a na prowadzeniu w czerwonym kasku Jesper Jensen. Ale wyścig jest przerwany. I za chwilę będziemy mieli powtórkę tego biegu, ale austriacki sędzia pan Zeidl dopuszcza czterech zawodników. A więc jeszcze raz. Jensen, Makowski, Pedersen, Łęcki.
I znów kapitalny start Jespera Jensena. Zasypany Paweł Łęcki. Kurzyło się nieprawdopodobnie, jak Państwo to widzicie już w pierwszym biegu. Jesper Jensen. Za nim w białym kasku Nicky Pedersen, a więc Duńczycy doskonale. Na trzeciej pozycji Michał Makowski, a czwarty Paweł Łęcki stara się jeszcze przejść przynajmniej Makowskiego, ale chyba to jest nieosiągalne dla zawodnika Iskry Ostrów. Duńczycy daleko z przodu. Jensen, ale tuż za nim Nicky Pedersen, a więc to znak, że Nicky Pedersen jest znakomicie dysponowany podczas tego biegu, no i oczywiście podczas zawodów. Zobaczymy, jak to będzie. Ostatnie okrążenie w pierwszym wyścigu przed zawodnikami. Jesper Jensen. A to Paweł Łęcki. Kolejne niedopatrzenie organizatorów, brak polskiego speakera. Przecież wiadomo było, że Polaków będzie najwięcej. I zwycięża Jesper Jensen przed Nicky Pedersenem, Michałem Makowskim i Pawłem Łęckim. A więc pierwsze trzy punkty dla jednego z faworytów, Jespera Jensena. No i za chwilę wyścig drugi. Wystąpi również kolejny z naszych reprezentantów, Paweł Staszek z GKM-u Grudziądz. Drugi wyścig dnia. Charlie Giede, Stefan Bachuber, Paweł Staszek i Andreas Jonsson. Faworytem chyba Charlie Giede. Jak spisze się Paweł Staszek, zawodnik w kasku białym. No i proszę, Andreas Jonsson z czwartego toru. Znakomity start. Teraz Niemiec Bachuber. Ostro potraktował Charlie Giede, który spadł na czwartą pozycję. Wykorzystał to Paweł Staszek, jest na trzeciej pozycji. A Andreas Jonsson już daleko z przodu. Jonsson zwiększa przewagę nad Niemcem Bachuberem. Trzeci Paweł Staszek, czwarty Charlie Giede. Drugi z naszych reprezentantów. Jednak tego startu Paweł Staszek chyba do udanych nie będzie mógł zaliczyć. Andreas Jonsson, znakomity start, utrzymuje pierwszą pozycję. Zgłasza słuszne pretensje swoje do miejsca w pierwszej trójce. No ale jeszcze raz powtórzę, to początek zawodu. Brak treningu w piątek. Ci zawodnicy z pierwszej serii robili po kilka kółek treningowych. Na to pozwolił sędzia zawodów przed swoimi pierwszymi startami. I na mecie Andreas Jonsson, Szwed, zdobywa 3 punkty, 2 punkty Stefan Bachuber, 1 punkt Paweł Staszek. Bez punktu Charlie Giede, to niespodzianka tego wyścigu. Wyrównana stawka, ale Czesi liczyli na pewne zwycięstwo i 3 punkty Mariana Irouta. My między sobą w sondażach stawialiśmy na zwycięstwo Romana Poważnego. Zobaczymy, jak będzie. Tor trzeci, Roman Poważny i kapitalny start zawodnika rosyjskiego. I on jest już pierwszy. Roman Poważny. W czerwonym kasku Tomasz Cieślewicz jeszcze w tym momencie dobrze. No ale Tomasz Cieślewicz odjechał od krawężnika i oto z numerem 12 Marian Irout, Czech, przedarł się na drugą pozycję. Poważny Irout, Cieślewicz i Szwed Lindqvist na ostatniej pozycji w tym biegu. Cieszą się kibice czescy. 2 punkty w pierwszym wyścigu Mariana Irouta to niezły rezultat, chociaż powtórzę, liczyli na zwycięstwo. Ostatnie okrążenie. Przewaga Romana Poważnego bardzo duża. Znamionuje to na pewno jego znakomitą dyspozycję fizyczną i sprzętową. I oto Roman Poważny na pierwszym miejscu. Jemu zapisaliśmy 3 punkty. Marian Irout 2, 1 Tomasz Cieślewicz, Emil Lindqvist ze Szwecji bez punktu. No i za chwilę wielkie, wielkie emocje dla kibiców z Piły. Rafał Dobrucki i Rafał Kowalski, a przeciwko nim Scott Nichols i trzeci Polak w tym towarzystwie, zawodnik ZKZ-u Polnos Zielona Góra, Walasek. Nichols, Walasek, Kowalski, Dobrucki. Kowalski, Dobrucki obok siebie. Rafał Kowalski tor trzeci, Rafał Dobrucki tor czwarty. Kierownik startu ustawia zawodników. Mają jeszcze pretensje do Scotta Nicholsa.
aby Anglik szybciej podjechał pod maszynę startową i za chwilę start. Nikol Zwalasek, Kowalski, Dobrucki. Z czwartego toru kapitalnie wstrzelił się w moment startu Rafał Dobrucki. Gdzie jest Rafał Kowalski? Natomiast na drugiej pozycji jedzie Grzegorz Walasek. Trzeci Scott Nichols. Rafał Kowalski ma niestety kłopoty ze sprzętem. No w takim najważniejszym starcie w imprezie jedynej w roku. W pierwszym swoim starcie Rafał Kowalski no, zanotował defekt motocykla. Coś nieprawdopodobnego, ale szpecha ma ten ambitny chłopak. Popatrzmy, co się dzieje na torze. Rafał Dobrucki, ale bardzo blisko Grzegorz Walasek czyha na błąd Rafała Dobruckiego. Również blisko Walaska Scott Nichols. Szkoda, że te zawody rozpoczynają się tak pechowo dla zawodnika polskiego. Rafał Dobrucki utrzymuje 2-3 metry przewagi nad Grzegorzem Walaskiem, który widać również sprzętowo jest nienagannie przygotowany do tej imprezy. Scott Nichols trzeci. I chyba ten wyścig tak się zakończy. Rafał Dobrucki jest na mecie i zdobywa pierwsze 3 punkty. Na drugim miejscu Grzegorz Walasek, na miejscu trzecim Scott Nichols. Pierwsza czterobiegowa seria za nami. Natomiast drugą serię rozpocznie wyścig piąty, a w nim zobaczymy obsadę frapującą wręcz. Zmierzą się zawodnicy, którzy dotychczas zajęli pierwsze miejsca, to znaczy Rafał Dobrucki na torze pierwszym, na torze drugim Jensen i na torze czwartym Poważny, a wśród nich na torze trzecim Charlie Giede, który przespał swój pierwszy wyścig i będzie chciał na pewno w tym biegu poprawić swój dorobek punktowy. W czerwonym kasku Rafał Dobrucki, wyśmienity start, brawo Rafał! Jest na pierwszym miejscu, ale stawka jest zawodników bardzo, bardzo niebezpiecznie ważna. I oto uwaga, Dobrucki, kilka metrów za nim w niebieskim kasku Jensen. Teraz troszeczkę odległości zwiększyły się między zawodnikami, ale najważniejsze jest to, że Dobrucki jedzie przed Jensenem. Na trzecim miejscu w kasku żółtym Roman Poważny. A stawkę zamyka Charlie Giede. Czyżby drugi wyścig bez dorobku punktowego zawodnika duńskiego? Ostatnie okrążenie rozpoczyna Rafał Dobrucki i pozostali uczestnicy piątego wyścigu. Zrezygnowany Charlie Giede przez moment, widzieli Państwo, w spacerowym tempie podążał do mety, a na mecie już za kilka sekund Rafał Dobrucki zwycięża w swoim drugim starcie, a więc już ma 6 punktów po dwóch biegach. Doskonały start Rafała Dobruckiego. 2 punkty Jensen, 1 punkt Roman Poważny, bez punktu Charlie Giede. A za chwilę kolejne emocje, wyścig szósty. Na torze pierwszym Grzegorz Walasek, na drugim Tomasz Cieślewicz, na trzecim Michał Makowski i na torze czwartym Paweł Staszek. Trzech zawodników reprezentacji Polski. A przeciwko nim Michał Makowski. W białym kasku ostro atakuje Grzegorza Walaska. Walasek chyba przetrzyma ten atak. Tak, Grzegorz Walasek, zawodnik ZKŻ-u Polmos Zielona Góra na prowadzeniu. Za nim Michał Makowski. Na trzeciej pozycji w niebieskim kasku Tomasz Cieślewicz, a stawkę zawodników zamyka w tym wyścigu Paweł Staszek. Grzegorz Walasek pewnie z przodu. Michał Makowski na drugiej pozycji. Tomasz Cieślewicz na miejscu trzecim i Paweł Staszek, tak jak mówiłem, na miejscu czwartym. A więc bardzo dobrze poradził sobie Michał Makowski. Wyprzedził dwóch zawodników Polski w tym biegu i jedzie po 2 punkty. Daleko z przodu Grzegorz Walasek. On, podobnie jak Rafał Dobrucki, może być zadowolony z dwóch swoich pierwszych startów, bo oto ma 5 punktów po dwóch swoich wyścigach. Cieszy się Grzegorz Walasek, cieszą się kibice z Zielonej Góry i z pozostałych zakątków żużlowej Polski. Grzegorz Walasek 3 punkty, 2 punkty dla Michała Makowskiego, 1 dla Tomasza Cieślewicza, bez punktu Paweł Staszek. Za chwilę wyścig siódmy. A w nim zobaczymy Anglika Scotta Nicholsa, który będzie faworytem tego biegu. Od krawężnika Szwedy Lindqvist,
Scott Nichols na torze drugim, na trzecim Stefan Bachhuber, Niemcy, i na torze czwartym Nicky Pedersen, Dania. Faworytem jest Nichols, chociaż tylko jeden punkt w pierwszym swoim starcie. Po dwa Bachhuber i Pedersen, bez punktu Lindquist. Kto będzie najlepszy w wyścigu siódmym? Drugi start Scotta Nicholsa, aby liczyć się w stawce żużlowców, musi ten wyścig wygrać w niebieskim kasku Anglik. Bardzo dobrze pojechał na pierwszym łuku Scott Nichols. Wypchnięty pod bandę Niemiec Stefan Bachhuber na czwartej pozycji. O drugą lokatę walczą natomiast Pedersen i Lindquist. Ale w żółtym kasku Pedersen jest na miejscu drugim. Scott Nichols przed Nicky Pedersenem, Emilem Lindquistem i Stefan Bachhuber, którego jazda ucieszyła w pierwszym swoim starcie niemieckich kibiców. Tym razem zamyka stawkę zawodników. O trzy punkty jedzie Nichols. Bardzo obawiali się polscy żużlowcy właśnie tego zawodnika, który przed rokiem w Olching zajął czwarte miejsce z 10 punktami, dosłownie otarł się o podium. Wyprzedzili go wtedy Jensen, Sullivan i Protasiewicz. Kończy się kolejny wyścig zwycięstwem Scotta Nicholsa przed Petersenem, Lindquistem oraz Bachhuberem. 3 punkty dla Anglika, a więc Scott Nichols będzie miał 4 punkty po swoich dwóch pierwszych startach. Za chwilę wyścig, kolejny wyścig ósmy, który zamknął drugą czterobiegową serię startów. A w nim Paweł Łęcki tor pierwszy, Andreas Jonsson tor drugi, Marian Eroth tor trzeci i Rafał Kowalski tor czwarty. Patrzymy na tor czwarty Rafała Kowalskiego. Bardzo dobry start z czwartego pola Rafała. I teraz proszę popatrzeć na ten manewr. Kapitalnie ograł żużlowców swoich rywali z tego biegu Rafał Kowalski. Aż ręce same składały się do oklasku. Rafał Kowalski na pierwszej pozycji. No i teraz Paweł Łęcki. Przewraca się Paweł Łęcki, zresztą w pierwszym swoim wyścigu w tych kółkach treningowych również leżał na to, że no bardzo, bardzo nieszczęśliwe są te zawody dla zawodnika Iskry Ostrów. Sędzia przerywa ten wyścig i za chwilę będziemy świadkami powtórki. Rafał Kowalski był na pierwszej pozycji. Paweł Łęcki na szczęście o własnych siłach opuszcza tor Mseno. W niegroźnej sytuacji miał uślizg, sędzia wykluczył go z powtórki, a teraz Rafał Kowalski znów na pierwszym miejscu. Ponownie doskonały start Rafała Kowalskiego. Szkoda tego pierwszego wyścigu. Rafał Kowalski za nim w niebieskim kasku z numerem 8 jest to Andreas Jonsson, no i reprezentant gospodarzy Marian Eroth. Marian Eroth skutecznie zaatakował drugą lokatę i ku uciesze czeskiej publiczności jest przed Jonssonem, ale za Rafałem Kowalskim. Kowalski, Eroth, Jonsson. Powtórce ósmego wyścigu. Ostatnie okrążenie przed trójką zawodników. Rafał Kowalski, przewaga już bardzo duża nad Marianem Erothem. Jeszcze Andreas Jonsson. Wydawało się, że będzie próbował zaatakować drugą pozycję Czecha, ale odpuścił. 3 punkty dla Rafała Kowalskiego. Cieszy się Rafał i my również z nim. 2 punkty dla Eroutha, 1 punkt dla Andreasa Jonssona. Za chwilę klasyfikacja po dwóch czterobiegowych seriach startów. Rafał Kowalski zwycięzcą ósmego wyścigu. A więc Rafał Dobrucki na prowadzeniu 6 punktów, 5 Grzegorz Walasek, dwaj zawodnicy naszego kraju na prowadzeniu, po 4 Jensen Poważny, Eroth, Jonsson, Pedersen i Nichols. I wyścig 9. Paweł Staszek, Rafał Kowalski, Jensen oraz Lindquist. Rafał Kowalski na torze drugim. Ach, teraz bardzo ostry atak Jensena na Rafała Kowalskiego. I będziemy świadkami powtórki tego wyścigu.
Będziemy świadkami powtórki tego wyścigu. Ostro wjechał Jensen, jak mówiłem, w Rafała Kowalskiego. I za chwilę powtórka w czteroosobowym oczywiście składzie. Ale moim zdaniem to ten uderzył. Na torze pierwszym Staszek, na torze drugim Kowalski, na torze trzecim Jensen i na torze czwartym Lindquist. I to właśnie powtórka tego wyścigu. Odjeżdża jeszcze Rafał Kowalski. Pozostała trójka przygotowana do startu. Od krawężnika Staszek, Kowalski, Jensen, Lindquist. Jak spisze się w trzecim swoim starcie Rafał Kowalski. Na razie 3 punkty po 2 startach. Ponownie Jensen. Znakomicie startuje ten zawodnik. Jensen jest na pierwszej pozycji. Na miejscu drugim Paweł Staszek. Natomiast Rafał Kowalski toczy bój o 1 punkt z Lindquistem. Kowalski jest trzeci. A Jensen pewnie prowadzi, chociaż nie ma zbyt dużej przewagi nad Pawłem Staszkiem, ale czysta zawodnika GKM-u grudziąc na jakiś desperacki ataki przejście Duńczyka. Wydaje się, że chyba nie. Kowalski na trzeciej pozycji. Czwarty Lindquist, on jeździ od początku tego turnieju bardzo słabo. Na razie po 2 startach miał 1 punkt i nie wydaje się, aby powiększył swój dorobek punktowy. Natomiast Jensen rozpoczyna ostatnie okrążenie, za nim Staszek, Kowalski i Lindquist. Rafał Kowalski na trzeciej pozycji i chyba zdobędzie 1 punkt, tylko 1 punkt w tym wyścigu. 3 punkty dla Jensena. Jesper Jensen będzie miał 8 punktów po 3 startach. 2 punkty Staszek, 1 punkt Kowalski, bez punktu Lindquist. Poklepał teraz Jensen Pawła Staszka, podziękował za walkę. A przed nami emocje 10 wyścigu. I Road Tor pierwszy, GD Tor drugi, Nichols Tor trzeci i Makowski Tor czwarty, a więc 2 Czechów, Tor pierwszy i czwarty, a przeciwko nim Charlie Giede, który 2 pierwsze starty miał fatalne. No i Scott Nichols marzący o miejscu na pudle. I Road Giede, Nichols, Makowski, wyścig 10. No i z drugiego pola startowego bardzo dobrze w trzecim wyścigu zawodnik w niebieskim kasku Charlie Giede. Za nim Scott Nichols, a więc 2 Czechów na ostatnich 2 miejscach. Charlie Giede, wreszcie wyszedł mu start. Ale siedzi mu na tylnym kole wręcz Scott Nichols. Próbuje zaatakować go od wewnętrznej bądź zewnętrznej strony toru, chociaż teraz Charlie Giede odjechał na parę metrów. A Czesi na trzeciej i czwartej pozycji. Trzeci jedzie Makowski, czwarty Iro. Zanosi się więc na pierwsze zwycięstwo w tym turnieju Charlie Giede. Ostatnie okrążenie przed czwórką zawodników. Czesi daleko za Giede i Nicholsem. To przykra niespodzianka dla fanów czarnego sportu Czech. Uwaga, za chwilę na mecie Charlie Giede. 3 punkty, 2 punkty dla Nicholsa, 1 punkt Makowski, bez punktu Iro. I za chwilę wyścig 11. Zjeżdża Scott Nichols, powiększył o 2 punkty swój dorobek punktowy, zjeżdżają również Czesi. Wyścig 11, a w nim Andreas Jonsson, Roman Poważny, Niki Pedersen i Grzegorz Walasek. Mają zawodnicy sporą ilość punktów, Jonsson, Poważny i Pedersen po 4, Grzegorz Walasek 5. I wystartowali. Walasek nieźle, ale chyba trącił go troszeczkę Niki Pedersen, zawodnik w białym kasku. Upadek Grzegorza Walaska. Sędzia oczywiście przerywa ten wyścig. No i tutaj mieliśmy ogromnie dużo zamieszania. Walasek widzimy na noszach, ale jak się potem okazało,
Grzegorzowi Walaskowi nic się nie stało, natomiast sędzia desygnował do powtórki Kenneta Andersena, natomiast nie poczekał do decyzji sędziego o stanie zdrowia Grzegorza Walaska. Grzegorz Walasek był zdolny do jazdy. Mimo że to w tej chwili nie wygląda zbyt dobrze dla Grzegorza. Może Państwo zauważą, podczas prawie startu do tego wyścigu, Andersen jest na torze czwartym za Grzegorza Walaska, była otwarta brama od parkingu i gotowy do zjazdu Grzegorz Walasek. Coś nieprawdopodobnego. Ogromny błąd sędziego austriackiego, który zabrał bardzo wiele szans na wejście do pierwszej trójki, nawet Grzegorzowi Walaskowi. Andersen na torze czwartym za Grzegorza Walaska. Teraz na murawie ukazał się menedżer zespołu polskiego Kraskiewicz. Sporo zamieszania, niezadowolona polska publiczność. Obecny w Mseno speaker z Częstochowy Janusz Wróbel prosił o zachowanie spokoju. No niestety jednak kibice polscy bardzo, bardzo byli zdenerwowani taką decyzją sędziego zawodów, a Grzegorz Walasek miał po prostu łzy w oczach. No i teraz w powtórce Andreas Jonsson na pierwszej pozycji. Za nim w niebieskim kasku Roman Poważny. Na miejscu trzecim Pedersen, sprawca upadku Grzegorza Walaska, jadący bardzo, bardzo niebezpiecznie Duńczyk. A na czwartej pozycji w treningowym tempie Andersen. Andreas Jonsson pewnie na pierwszym miejscu. W pierwszym swoim wyścigu 3 punkty, potem nie wyszedł mu start w swoim drugim biegu. No i teraz groźna sytuacja. Roman Poważny w dalszym ciągu na drugim miejscu. Ogląda się niepotrzebnie chyba Rosjanin do tyłu. Tam jest Pedersen. No i znowu rzuca motocykle na lewo i prawo młodego Duńczyka. Andreas Jonsson zdecydowanie triumfuje w tym bardzo dramatycznym wyścigu dla Grzegorza Walaska i również dla sędziego zawodu. Andreas Jonsson zwycięża przed Romanem Poważnym, Nicky Pedersenem oraz Andersenem. Proszę Państwa, gwizdy na stadionie Mseno, a Andreas Jonsson cieszy się ze zdobycia kolejnych 3 punktów. Szwed będzie miał więc 7 punktów po 3 startach i spore szanse na walkę o medale. 12 wyścig dnia. Rafał Dobrucki na torze pierwszym, obok niego na torze drugim Paweł Łęcki, na torze trzecim Tomasz Cieślewicz i na torze czwartym Stefan Bach-Huber. Dla Dobruckiego teoretycznie najłatwiejszy wyścig. Łęcki bez punktu, Cieślewicz jeździł od początku bezbarwnie, no i Stefan Bach-Huber wyszedł mu na razie tylko jeden wyścig. Jak spisze się Rafał? Czy będziemy mogli dopisać do jego dorobku punktowego 3 punkty? Co się stało z maszyną Rafała Dobruckiego? Stefan Bach-Huber został na starcie. Rafał Dobrucki patrzy na silnik swojego motoru. Niestety on nie jedzie. To defekt motocykla w takim wyścigu. Coś niesamowitego. A tak baliśmy się o jakiś defekt w przypadku Rafała, aby on nie pokrzyżował mu planu. No i tak jak mówiłem, powtórzę. Teoretycznie najłatwiejszych miał rywali i defekt motocykla pozbawia go nawet jednego punktu w tym wyścigu. A na prowadzeniu Tomasz Cieślewicz przed Pawłem Łęckim. Dwóch zawodników tylko ściga się podczas 12 biegu. To były czarne minuty dla Rafała Dobruckiego podczas tej imprezy. Tomasz Cieślewicz pewnie przed Pawłem Łęckim, ale my praktycznie nie oglądaliśmy tego wyścigu, tylko łapaliśmy się za głowę i z niedowierzaniem kręciliśmy głową, tak jak Rafał Dobrucki. Na mecie Tomasz Cieślewicz 3 punkty, przed Pawłem Łęckim 2 punkty. Tomasz Cieślewicz wygrywa wyścig 12. Za chwilę przedstawimy Państwu klasyfikację po 12 wyścigach. Nieprawdopodobna sytuacja w 12 biegu. A po 12 biegach Jesper Jensen 8 punktów, o punkt wyprzedza Andreasa Jonssona.
Rafał Dobrucki, Roman Poważny i Scott Nichols mają po 6 punktów, a po 5 Cieślewicz, Walasek i Pedersen. Rafał Kowalski ma w dorobku 4 punkty. Za chwilę wyścig 13. Wyścig 13 rozpocznie przedostatnią serię startów, a w nim zobaczymy Niemca Bachuberator pierwszy, Czecha i Rotator drugi, Grzegorza Walaska na torze trzecim i Jespera Jensena na torze czwartym. Faworytem jest Jensen. Znakomicie z czwartego toru. Jesper Jensen już jest pierwszy. Za nim Marian Iroud, na trzeciej pozycji Grzegorz Walasek, a na końcu stawki Niemiec Bachuber. Jesper Jensen. Wyśmienicie dysponowany. Grzegorz Walasek mocno podenerwowany po tej decyzji sędziego. Bardzo nerwowo spod maszyny startowej jest na trzeciej pozycji. A tak ładnie również dla niego układał się ten turniej, układały się te zawody. Po dwóch startach Grzegorz miał w dorobku 5 punktów i pełne szanse na powiększenie swojego dorobku punktowego. Ale popatrzmy, co się dzieje w wyścigu 13. Jesper Jensen. Ostatnie okrążenie rozpoczynają zawodnicy. Jensen przed Marianem Iroutem. Iroud 4 punkty po 3 startach i wydaje się, że zwiększy swój dorobek punktowy o kolejne 2. Na trzecim miejscu jedzie Grzegorz Walasek. A więc 3 punkty dla Jespera Jensena, 2 dla Irouta, 1 dla Walaska. Bez punktu Niemiec Bachuber. Za chwilę wyścig 14. Oczywiście Jesper Jensen ogromnie pocieszony po 4 startach, aż 11 punktów, bardzo blisko tytułu mistrzowskiego. W wyścigu 14 tor pierwszy Makowski, tor drugi Dobrucki, tor trzeci Jonsson, tor czwarty Lindqvist. Jonsson 7 punktów, Dobrucki 6. Musi Rafał wygrać ten wyścig, aby mieć jeszcze cień szansy na tytuł mistrza świata. Ale powtórzę, cień szans. Drugiego pola startowego w niebieskim kasku to właśnie Rafał Dobrucki. Jonsson, dla niego to również ważny wyścig. Świetnie spisuje się ten Szwed. Ale coś niesamowitego. Tym razem nieszczęście dotyka Jonssona. Zawodnika w białym kasku. Dotyka taśmy, no i austriacki sędzia Zeidl wyklucza Szweda z tego biegu. Ogromna strata dla Andreasa Jonssona. Chyba już nie do odrobienia. Stracił możliwość walki o punkty w tym biegu. Za chwilę powtórka w 3-osobowym składzie. 4-osobowym, przepraszam, bił Andreasa Jonssona. Ostra jazda. Ostra sytuacja pomiędzy Makowskim a Rafałem Dobruckim. Makowski na pierwszym miejscu. Za nim Rafał Dobrucki. Ale przewraca się Bartłomiej Bardecki, jadący na końcu stawki. Makowski przed Dobruckim. Wyścig jest przerwany, ale austriacki sędzia ma nerwy jak ze stali. Przerwał wyścig w ostatnim wręcz momencie. Za chwilę powtórka, ale już w składzie 3-osobowym bez Bartłomieja Bardeckiego. Makowski, Dobrucki, Lindqvist. Lindqvist tor czwarty, Dobrucki drugi, Makowski pierwszy. Wiele, wiele nieszczęśliwych przypadków już oglądaliśmy podczas tego turnieju. Znowu Makowski, bardzo dobrze. Rafał został i będzie walczył o drugą pozycję, ale może o pierwszą. Nie, jednak Makowski jest bardzo szybki. No i proszę, teraz przed Dobruckim Lindqvist. Ale Rafał musi walczyć o drugą lokatę. Trzecie miejsce to mu zupełnie już nic nie daje. Jeden punkt w tym biegu to jest porażka. No teraz po zewnętrznej próbuje Rafał. Jeszcze jednak Lindqvist jest na drugim miejscu. A prowadzi cały czas Makowski. 3-4 metry przewagi ma Szwed.
ale na prostej jest szybki Dobrucki, ale czy tylko poradzi sobie ze Szwedem? Ostatnie okrążenie, ostatnia szansa. Makowski daleko z przodu, chyba teraz. Wreszcie Rafał Dobrucki jest przed Lindquistem. Obronił drugie miejsce i obronił dwa punkty. Wielkie brawa. Makowski przed Rafałem Dobruckim. Na trzeciej pozycji Lindquist, ale było tutaj sporo nerwów podczas tego biegu. Michał Makowski zwyciężył w biegu 14. Rafałowi Dobruckiemu natomiast dopisujemy dwa punkty i będzie miał 8 po 4 startach. I za chwilę emocje kolejnego wyścigu. To już wyścig 15, a w nim Rafał Kowalski na torze pierwszym, Nicky Pedersen na torze drugim, Tomasz Cieślewicz na torze trzecim i Charlie Giede na torze czwartym. Charlie Giede jeszcze na moment odjeżdża od maszyny startowej. Rafał Kowalski po raz czwarty podczas turnieju na torze Vinceno. Na razie 4 punkty po 3 startach. Mamy nadzieję, że Rafał spisze się nie gorzej jak podczas swojego drugiego startu w tej imprezie. Kowalski, Pedersen, Cieślewicz, Giede. 15 wyścig dnia. Charlie Giede z czwartego toru, wyśmienicie, ale również bardzo dobrze spisał się Rafał Kowalski. Rafał jedzie na miejscu drugim. Charlie Giede, Rafał Kowalski i w niebieskim kasku Nicky Pedersen na trzecim miejscu, a z tyłu jedzie Tomasz Cieślewicz. Tomasz Cieślewicz miał 5 punktów po swoich 3 startach, no i gdyby powalczył o większą, no lepszą lokatę i przynajmniej 2 punkty, mógł się jeszcze liczyć, ale Tomasz Cieślewicz, widzimy, już w tym wyścigu nie uczestniczy. Defekt motocykla zawodnika gnieźnieńskiego startu. Rafał Kowalski trzyma się na drugiej pozycji. Charlie Giede ma przewagę może 2 metrów, 3. Raz metra nad Rafałem Kowalskim. Charlie Giede przed Kowalskim. Bardzo ładna walka pomiędzy tymi dwoma żużlowcami. Spróbował po zewnętrznej Kowalski, ale tym razem się nie udało. Ale zebrał sporo braw, podobnie jak zwycięzca tego biegu Charlie Giede. Charlie Giede 3 punkty, Kowalski 2, Pedersen 1. No i za chwilę wyścig 16, który zamknie 4. serię startów. A w nim zobaczyliśmy na torze pierwszym Romana Poważniego, na torze drugim Pawła Staszka, na torze trzecim Pawła Łęckiego i na torze czwartym Scotta Nicholsa. Faworytów łatwo tutaj wytypować. Poważny tor pierwszy, Nichols tor czwarty, no ale wreszcie może Staszek, Łęcki pokażą się z jak najlepszej strony tutaj w Vinceno. Za chwilę zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie 16 wyścigu. Ale kapitalnie Anglik, ale i również dobrze Poważny. Po zewnętrznej maszyna Anglika nabiera szybkości i on jest już na pierwszym miejscu, za nim Rosjanin Poważny. Dwójka naszych reprezentantów, Staszek i Łęcki, niestety na trzeciej i czwartej pozycji. Poza Walaskiem, poza dwoma Pilanami, Dobruckim i Kowalskim, pozostali nasi reprezentanci, to już można powiedzieć, przed ostatnią czterobiegową serią startów, zaprezentowali się w Vinceno marnie. Scott Nichols. On wie, że to jest jeden z jego ostatnich wyścigów, gdzie ma szansę na zdobycie takiej ilości punktów, aby móc marzyć o miejscu w pierwszej trójce. Nichols przed Poważnym, na trzecim miejscu Staszek, na czwartym Paweł Łęcki. I oto Scott Nichols już na mecie. 3 punkty dla ambitnego Anglika. 2 punkty Roman Poważny, 1 Paweł Staszek, bez punktu Paweł Łęcki. I jak zwykle po wyścigu, który kończy daną serię startów, klasyfikacja czołówki zawodników tego turnieju po 4 seriach.
Jensen 11 punktów, 2 punkty przewagi nad Nicholsem, 3 punkty przewagi nad Dobruckim i Romanem Poważnym, no więc zawodnik rosyjski w czołówce. Po 7 punktów Jonsson i Makowski, a po 6 mają Kowalski i Walasek. Dodajmy, że 6 punktów również zgromadził Marian Jirout z Czech, Charlie Giede, Duńczyk i jego rodak Niki Pedersen. Czekamy na wyścig 17. W wyścigu 17 zobaczyliśmy Jespera Jensena. On wie, o jaką stawkę toczy się ten bieg. Jensen tor pierwszy, Jonsson tor drugi, Nichols tor trzeci, Cieślewicz tor czwarty. Obsada bardzo ciekawa. Jensen, Jonsson, Nichols. Ale nie odbierajmy szansy również zawodnikowi startu Gniezno. Jensen tym razem z pierwszego pola startowego. Jedenaście punktów po 4 startach Duńczyka. 9 Anglika, Nicholsa, 7 Szweda Jonssona. No tego dnia jest kapitalny Jonsson, Jensen, natomiast przegrał, przypomnijmy, tylko wyścig z Rafałem Dobruckim. Już na pierwszej pozycji Jesper Jensen. Na drugim miejscu Anglik Scott Nichols. Na trzeciej pozycji jadący w niebieskim kasku Jonsson. Zamyka stawkę Tomasz Cieślewicz. Jesper Jensen jedzie po tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Bardzo blisko Scott Nichols. Trzeba przyznać, że wyścigi z udziałem Anglika były bardzo, bardzo widowiskowe. Ostatnie okrążenie Jespera Jensena, Scotta Nicholsa, który teraz bardzo blisko Duńczyka, ale nie dał rady. Jonsson na trzeciej pozycji, Tomasz Cieślewicz niestety zamyka stawkę zawodników w tym wyścigu. Słyszymy entuzjastyczny głos spikera zawodów, Jesper Jensen na prowadzeniu, on zostaje mistrzem świata juniorów. 2 punkty dopisujemy Scottowi Nicholsowi, 1 punkt Jonssonowi, bez punktu Cieślewicz. Jesper Jensen. Fajnie ogląda się taką spontaniczną radość młodego sportowca. Jesper Jensen, mistrzem świata juniorów. Tyle już po 17 wyścigu wiedzieliśmy. No ale my czekaliśmy na występ Rafała Kowalskiego, który w wyścigu 18 pojedzie w żółtym kasku, czyli z czwartego pola startowego, a za przeciwników będzie miał Romana Poważnego, Stefana Bakubera oraz Michała Makowskiego. Duńczycy uradowani. Podrzucają do góry Jespera Jensena. Dopiął swego ten młody chłopak. Ważny wyścig dla Rafała Kowalskiego, który wystartuje z czwartego pola startowego. Oprócz niego tor pierwszy Poważny, tor drugi Makowski, tor trzeci Bachhuber. 6 punktów na razie Rafała. Ale przeciwników ma nie lada, Makowski oraz Poważny. Rafał nabiera szybkości, proszę, po zewnętrznej, mija zawodnika w czerwonym kasku. Jest to Roman Poważny, bardzo dobry atak Kowalskiego. Świetnie, Rafał Kowalski na pierwszym miejscu. Czyżby drugie zwycięstwo biegowe Rafała Kowalskiego, ale do mety jeszcze daleko. A Roman Poważny będzie atakował, bo to żużlowiec niezwykle ambitny i sporo już potrafiący. Trzeci jedzie Michał Makowski, a czwarty Niemiec Bachhuber. Rafał Kowalski na razie jeszcze utrzymuje bezpieczny dystans nad Romanem Poważnym. Gdyby dobiózł te 3 punkty, spisałby się znakomicie, ale jeszcze mamy w pamięci ten jego pechowy pierwszy start i defekt. Rafał Kowalski, trzymaliśmy kciuki za Rafała podczas tego i poprzednich wyścigów. 2 punkty szykują się dla Romana Poważnego. Tak, Rafał Kowalski, 3 punkty, 2 punkty Roman Poważny, 1 Michał Makowski bez punktu, natomiast Stefan Bachhuber. Cieszy się ogromnie Rafał Kowalski, 9 punktów w tej imprezie po stronie zawodnika Polonii Philips.
Za chwilę przedostatni wyścig rundy zasadniczej, wyścig 19. A w wyścigu 19 Rafał Dobrucki. Ostatni jego start, jakże ważny. Pedersen tor pierwszy i Road tor drugi. Dobrucki tor trzeci, Staszek tor czwarty. Rafał Dobrucki 8 punktów w 4 startach. 2 zwycięstwa biegowe. Raz przyjechał na drugiej pozycji, przegrał potyczkę z Michałem Makowskim, a raz zanotował niestety defekt swojej maszyny. Pedersen i Road Dobrucki, Staszek. Oto obsada 19 wyścigu. Blisko siebie Dobrucki oraz i Road. Ach, bardzo niebezpiecznie pojechał Pedersen, przewrócił Rafała Dobruckiego. Mówiłem, że ten Duńczyk jest bardzo niebezpieczny, szczególnie kiedy jest ciasno na pierwszym łuku, jeździ bardzo, bardzo nierozważnie. Jeszcze przewrócił się Paweł Staszek. Na szczęście Rafałowi nic się nie stało. Zdzisław Dobrucki przy nim, również Jerzy Cerba. I powtórka tego wyścigu. Nie wiadomo dlaczego w czteroosobowym składzie, bo Pedersen pojechał zupełnie bez głowy. Pojechał po prostu faul. Pedersen i Road, Dobrucki, Staszek. Niektóre decyzje austriackiego sędziego przyprawiały o mocniejsze bicie serca. Jak teraz wystartuje Rafał Dobrucki? Oby nie był poobijany, no to jest jego wyścig życia o medal w takich zawodach jak indywidualne mistrzostwa świata juniorów. No i Rafał Dobrucki jest pierwszy. Ach, ten niebezpieczny Duńczyk już przy nim. Ja patrzę z ogromną obawą na to, co wyprawia Nicky Pedersen. No i proszę, co zrobił Nicky Pedersen? No to już jest wręcz sytuacja, gdzie należy tylko podjąć jedną decyzję. No przecież taki zawodnik, jazda takiego zawodnika, no może spowodować nawet trwałe kalectwo u jego rywali. Tam niebezpieczna była sytuacja, dochodziło do przepychanki między mechanikami polskimi a duńskimi. No i powtórka na szczęście już bez udziału tego szalonego Nicky Pedersena z Danii. I wreszcie Rafał Dobrucki na pierwszym miejscu. Za nim dwójka kolejnych zawodników. Rafał Dobrucki. Na drugiej pozycji jedzie Marian Iroł, a trzeci jest Paweł Staszek. A Paweł Staszek też ucierpiał podczas tego wyścigu. No i Rafał Dobrucki, może to Państwo zauważyli, jedzie na maszynie z napisami Stolpłyt, a więc to jest maszyna pożyczona od Rafała Kowalskiego. No ten pierwszy defekt motocykla w jednym z biegów Rafała Dobruckiego skasował, można tak powiedzieć, swój jeden motocykl. No i teraz podczas tych upadków drugi również. No ale maszyna Rafała Kowalskiego, widzicie Państwo, jest znakomicie przygotowana. Wielkie brawa dla mechanika Rafała Jerzego Budzenia. I na tej właśnie maszynie Rafał Dobrucki zwycięża i będzie miał 11 punktów po swoich 5 startach. 2 punkty dla Irouta, 1 dla Pawła Staszka. Za chwilę wyścig 20, który kończy rundę zasadniczą podczas tego turnieju. No przeżyliśmy tutaj aż nadmiar emocji, ale Rafał Dobrucki dopiął swego i w tym swoim ostatnim występie przywiózł 3 punkty. Ostatni wyścig dnia rundy zasadniczej. Charlie Giede tor pierwszy, Grzegorz Walasek tor drugi, Emilii Lindquist tor trzeci, Paweł Łęcki tor czwarty. Giede czy Walasek? Może przebudzi się Paweł Łęcki, ale to już dla niego nie ma praktycznie żadnego znaczenia. To jest tylko wyścig o prestiż, również dla Szweda Lindquista, który w tym turnieju jeździ bardzo słabo. Giede, Walasek, Lindquist, Łęcki. Czegoś Walasek czy Giede? Giede wypchnął trochę Walaska. No i teraz ostra walka. A jednak Grzegorz Walasek, za nim w czerwonym kasku Charlie Giede. Walasek na pierwszej pozycji. Giede próbuje cały czas po zewnętrznej atakować Grzegorza Walaska. Teraz cisnął się po wewnętrznej części toru i minął
młodzieżowca ZKZ Polmoc Zielona Góra. Na trzeciej pozycji w białym kasku jedzie Lindquist. No ale co zrobił teraz Grzegorz Walasek? Walczy Walasek o zachowanie drugiego miejsca. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. No i Walasek jest na trzeciej pozycji. No bardzo źle pojechał teraz Grzegorz. Charlie Giede, Emil Lindquist, Grzegorz Walasek i Paweł Łęcki. Charlie Giede wygrywa swój trzeci wyścig. W tej końcówce zawodów spisuje się doskonale. Trzy starty, trzy zwycięstwa, ale dwa pierwsze występy na czwartej pozycji. Charlie Giede przed Emilem Lindquistem, Grzegorzem Walaskiem i Pawłem Łęckim w biegu 20. No i było wiadomo, że będziemy za chwilę świadkami wyścigu dodatkowego o srebrny medal. A w tym wyścigu Rafał Dobrucki zmierzy się z Anglikiem Scottem Nicholsem. To będą zapewne wielkie, wielkie emocje. Po raz drugi w tym turnieju Rafał Dobrucki wystąpi na maszynie Rafała Kowalskiego. To jest właśnie ten wyścig. Czy Rafał Dobrucki będzie wicemistrzem świata juniorów? Czy zajmie trzecią lokatę? O tym samym myśli oczywiście, czyli o srebrnym medalu i o drugim miejscu Scott Nicholls. Nicholls wylosował pierwsze pole startowe, Rafał Dobrucki czwarte. Kto będzie się cieszył po tym wyścigu? Czy Rafał Dobrucki, jego opiekunowie, mechanicy i kibice? Nicholls nie wytrzymuje nerwowo, jeszcze odjechał od taśmy, robi to samo Rafał Dobrucki. Już prawie wszystko gotowe do startu. Nicholls tor pierwszy, Dobrucki tor czwarty. Wystartowali. Rafał Dobrucki na pierwszej pozycji, ale bardzo blisko Scott Nicholls. To będą niezwykłe emocje. Dla Anglika i dla Rafała Dobruckiego to również chyba na razie do tej pory w karierze wyścig życia. O srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Rafał Dobrucki, metr półtora przewagi nad Anglikiem. Czy dowiezie pierwsze miejsce w tym dodatkowym wyścigu Rafał? Trzyma się wewnętrznej części toru Rafał. Teraz niebezpiecznie Anglik zbliża się do Rafała Dobruckiego. Anglik! Ale Rafał Dobrucki jeszcze po wewnętrznej wypycha teraz Scotta Nicholsa. Coś niesamowitego, ależ walka pomiędzy tymi dwoma młodymi zawodnikami. I znowu Anglik. Scott Nicholls czy Rafał Dobrucki? Emocje sięgają zenitu. Jadą prawie równo, jednak Rafał Dobrucki. Rafał Dobrucki, wicemistrzem świata juniorów po frapującym pojedynku dodatkowym ze Scottem Nicholsem. Wielkie, wielkie brawa, Rafał Dobrucki. I kibice polscy teraz przeskakują bandę. Natomiast Rafał Dobrucki jest chyba teraz najszczęśliwszym człowiekiem tutaj na stadionie. Oprócz Jespera Jensena. Rafał Dobrucki, sportowa Polska, sportowa żużlowa piła, cieszy się ze znakomitego występu, ale my cieszymy się również ze znakomitej jazdy Rafała Kowalskiego. Brawo, Rafały! Rafał Dobrucki z flagą triumfuje teraz i za chwilę na ramionach kibiców polskich. Tu nie liczy się, że kibic jest z Zielonej Góry, Grudziądza, Piły, Gniezna czy z innego miasta w naszym kraju. Rafał Dobrucki na ramionach kibiców i razem z nimi i z nim cieszymy się. A to Jesper Jensen. On zostaje zwycięzcą tych zawodów. Gratulujemy sympatycznemu Duńczykowi. Tytuł mistrza świata juniorów, wicemistrzem Rafał Dobrucki, na miejscu trzecim Scott Nicholls, a w czołówce Roman Poważny, Charlie Giede, Rafał Kowalski, Andreas Jonsson, Marian Iroud, Michał Makowski i Marian Iroud. To dziewiątka, czołowa dziewiątka tego turnieju. Pozostali nasi zawodnicy występowali niestety bardzo, bardzo słabo. Walasek natomiast miejsce 10 z 7 punktami. Tomasz Cieślewicz 12 z 5, Paweł Staszek
miejsce 13, również 5 punktów. No a Paweł Łęcki przedostatnie 15 miejsce z dwoma tylko punktami. Oto Rafał Dobrucki, uszczęśliwiony zawodnik Polonii Filip Spiła. Gromkie Rafał, Rafał, krzyczało mnóstwo kibiców. No i oczywiście podczas najbliższej imprezy żużlowej za ten występ podziękują kibice Polonii Philips Rafałowi Dobruckiemu i Rafałowi Kowalskiemu. Dziękujemy. Wypada mi zaprosić teraz na pomeczowe wypowiedzi obu Rafałów oraz trenera Polonii Philips Stanisława Chomskiego.